Mateusz Kaniowski, Sebastian Fabijański. Jesteśmy na gali Popkillerów. Wasz ulubieniec. I na gali Popkillerów są sami raperzy. Czy Sebastian Fabijański czuje się stuprocentowym raperem? Słuchaj, no w zasadzie robię rap, no więc dlaczego miałbym się tak nie czuć, nie? W sumie. Stuprocentowy. No tak, wiesz, no. Znaczy, można byłoby pomyśleć, że nie jestem stuprocentowym raperem, bo zdradzam rap z aktorstwem. Można byłoby powiedzieć, że nie jestem stuprocentowym aktorem, bo zdradzam aktorstwo z rapem. Wydaje mi się, że ludzie przywiązują się do tego, co robisz najpierw, więc jak najpierw jesteś aktorem, to potem raperem jesteś dodatkowo. Tak, natomiast nadal żałuję i mam nadzieję, że to się zmieni, że ludzie podejrzewają, że jakakolwiek moja działalność muzyczna jest kreacją. Rap jest najszczerszym, co w życiu robię, tak? W sensie, jak piszę teksty, to tam nie mam żadnych w ogóle granic. I w rapie wyjątkowo mówisz prawdę. No, można tak powiedzieć, wyjątkowo. Nie wyjątkowo, bo ja zasadniczo... Nie, specjalnie tak złożyłem to pytanie. Tak, ja wiem, bo ty tak lubisz. Ja po prostu, no... Nie wiem, no stary, no... Łatwiej jest dużo, wiesz, jakby zawrzeć coś w taką formułę muzyczną, napisać to, wiesz, szukać odpowiedniego słowa, wiesz, nawet łamiąc głowę, wiesz, szukając jakichś, wiesz, podwójnych rymów. Ja na przykład robię sobie dodatkowy challenge, bo robię sobie na przykład, że masz w połowie wersu rym, później masz podwójny rym i jakby ubierasz to jakąś taką esencję i tak naprawdę staje się to jakimś takim dopieszczonym komunikatem, który chcesz od siebie puścić, nie? A często w wywiadach mówi się, wiesz, potocznie, czasami się coś palnie bez sensu i dlatego uważam, że rap jest najszczerszym, co ode mnie płynie. A kto z nowej szkoły, nie pytam cię o starą, tylko o nową szkołę, jest dla ciebie wzorem, który chciałbyś naśladować pod względem swoich umiejętności rapowych? Wiesz co, ja w ogóle nie myślę o tym w ten sposób, żeby kogokolwiek naśladować, natomiast bardzo doceniam, co robi, o co chodzi na przykład, nie? Te nowe rzeczy są naprawdę mocne, nie? Okej. Ja ten rap kocham i nienawidzę, zajebisty numer. Zastanawiam się właśnie, widząc cię tutaj, no wiesz, przyjechałem sobie tutaj wcześniej, widziałem, kto jak wchodzi i tak dalej. Ja zastanawiam się, czy ty wchodzisz tutaj tak na zasadzie, jestem jednym z was, czy wchodzisz tak, sobie myślisz, oni myślą, że nie jestem jednym z nich. Wiesz co, na pewno czuję się trochę nadal, wiesz, tak obcy, nie? Tak trochę w Japonii by powiedzieli gaijin. I pamiętam, tak się czułem w metrze w Japonii, nie? Że kurde, po prostu, wiesz, tak... Ale to jest pierwsze uczucie, przyznaj, że po 4 dniach ja już po Tokio jeździłem tak. Nie, no jasne, natomiast mnie tam bawiło to, że wiesz, jakby ludzie jak widzieli, nazwijmy to, nie chcę tutaj po rasach w ogóle mówić, ale takiego jak ty, takiego jak ja, to chcieli ze mną robić zdjęcia. Tokio? Tak, stary. Co ty gadasz? Naprawdę. Byliśmy tam 10 dni, ja miałem wrażenie, że ludzie mają tak wylane właśnie, mają takie swoje zasady. Byłeś, bo to jest też... Teraz. A teraz? Byliśmy tam w styczniu. Temu z 15. A, no to my byliśmy teraz i akurat Osaka, Okinawa kompletnie pusta od turystów, ale w Tokio było tyle turystów, że... No nie, no tam jest w ogóle, tam ta ulica taka... Shibuya. Shibuya, ta dzielnica imprezowa, o chłopie, no to jest w ogóle jakiś kosmos, nie? W sensie... Ilość ludzi w ogóle na tym skrzydle. Zależy co lubisz, bo na Shinjuku jest tak bardziej czerwono imprezowo. Nie, no ja wolę, ja tak naprawdę, jeżeli chodzi o Tokio, stary, ja tam pojechałem, miałem 19 lat i tak naprawdę uderzyłem w melanż. Niewiele tam zobaczyłem. Kładłem się spać o 7 rano, wstawałem o 18 i szedłem znowu na imprezę. No zmarnowałem po prostu, wiesz, możliwość, no, ale byłem głupi. No. Wiesz co, bo na przykład wyjazd do Japonii, dla mnie to było jakieś odkrycie nowego świata. To było takie pojawienie się w kulturze, która jest tak obca dla nas i tak inna. To, że oni nie oszukują, nie kłamią, to, że oni w ogóle nie łapią tego, że ktoś może kombinować. Dla nich wszystko musi być stricte wobec regulaminu. Nawet to głupie ustawienie się w kolejkę w gęsiego, pod sklepem, pod restauracjami. Niesamowici ludzie. Upychanie ludzi do metra specjalnym przyrządem, wiesz, upychając ich, wiesz, jakby... Ale to było niesamowite, stary. Ja jechałem, pamiętam, metrem. Jechałem metrem, wszedł człowiek z teczką. Złapał się za barierkę tą, tak, na górze, zamknął oczy, przysnął, jechał, spał cały czas, obserwowałem go non-stop i na swojej stacji, automatycznie, jak robot, robił... Bo gra muzyka. Stary, nie, to jest w ogóle, wiesz, jakiś robotyczny w ogóle vibe, nie? W sensie to jest w ogóle niesamowite, że tam ludzie... Wiesz, to stary, no tam masz pokoiki do przespania się w ciągu dnia, nie?
Piękna sprawa, każde pieniądze są warte tego, żeby tam pojechać. Ale oczywiście, oczywiście. Natomiast to jesteśmy daleko od rapu. Ja bym cię chciał zapytać o jedną rzecz związaną z firkfightami, choć gadamy głównie o rapie. Seba, pojawiła się pewna teoria, nie widzieliśmy się już po tej sytuacji, po twoim ostatnim pojedynku 2-2, że ty, ja najpierw powiem, a ty później skomentujesz, że ty na swój sposób wykukałeś Fame MMA. Czyli nie podobało ci się to wszystko, miałeś szansę zawalczyć 3 razy, więc 3 razy zrobiłeś to kompletnie po łebkach, z czego ostatnim razem wykorzystałeś sytuację, żeby a. nie dać się poobijać, b. zarobić pieniądze, c. nikt ci nie może nic powiedzieć, bo zostałeś sfaulowany i przeszedłeś sobie przez to z głową do góry i tak jak federacje, można powiedzieć w cudzysłowie, że korzystają z zawodników, tak przyszedł szef, wykorzystał federację, ściągnął całe siano i sobie poszedł. Nie, czy to jest prawda? Wszystkim najważniejsze jest to, że zrezygnowałem z dużej części wynagrodzenia za ostatnią walkę. To było gdzieś tam... I federacja może to potwierdzić. Czyli ty nie wykukałeś federacji? Nie wiem, nazywaj to jak chcesz. No, jakbym, ja myślałem, że ty jesteś takim szefem, jakbym, że wykorzystujesz... Nie, jesteś jak Robin Hood, który wykorzystuje bogatych, ściąga siano i wychodzi. Nie, wiesz, jakby... I daje biednym, czyli olejnikowi. Rozumiem złość ludzi, którzy chcieli zobaczyć walkę, a w efekcie jej nie zobaczyli i tak dalej. Naprawdę to rozumiem. Natomiast koniec końców co? No, Sylwester mnie sfaulował. Ale ci się śmiejesz. Ja nie byłem w stanie kontynuować walki. Wyszedłem, no. I mogłeś dostać pieniądze, bo walka się odbyła, zostałeś sfaulowany. No, mogłem. Pewnie w sądzie, jakby była jakaś sytuacja konfliktowa, to pewnie bym to wygrał, bo walka się odbyła i tyle. Seba, ty się śmiejesz, ja uważam, że ty zrobiłeś to z premedytacją, może ktoś cię... Co zrobiłem z premedytacją? Namówiłem Sylwestra Wardęgę, żeby mnie uderzył w parterze? Wykorzystałeś sytuację. A, to tak. Oczywiście, oczywiście. Dobra. Czyli ja mam takie wrażenie, że ktoś cię musiał w Fejmie zirytować gdzieś po drodze i sobie pomyślałeś, tak, to ja wam pokażę. Ale zobaczcie, jak on się cieszy, jak ktoś mu to mówi pierwszy raz. Nie, no stary, nie cieszę się. Natomiast okoliczności, których oczywiście ludzie nie znają, wiesz, jakby to, co widzimy, ja wiem, jest wierzchołkiem góry lodowej. Ja wiem, że ludzie widzą, szczególnie przed kamerami, widzą tylko fragmenty, dlatego ja ci zadaję te pytania, bo to jest moja przekmina, nie widzieliśmy się tam tej pory. Słuchaj, mogę ci powiedzieć, dobrze kombinujesz. Dobrze kombinujesz. Łącznie zebrałeś z 2 miliony, nie? Nie. Na 3 walki. No nie, no. 1,5? Nie wiem dokładnie ile, bo tam... Mniej więcej, tam... Dostałem mniej kasy za Filipka, no bo nie zrobiłem wagi. Wiesz, nie wiem, stary. Wydaje mi się, że to nie jest istotne. Dla ludzi jest. Wiem, tylko że... Właśnie nie bardzo wiem dlaczego. Ale dużo osób nazywało cię, że jeżeli tak zrobiłeś, to jesteś szefem. I dlatego ja tak cię pytam, bo ja czytałem też te komentarze. Nie jestem żadnym szefem, stary. Ja poszedłem w te zabawy po prostu po to, znaczy zabawy, no, żeby nie żałować, że nie spróbowałem, tak? Kosztowało mnie to bardzo dużo emocji, bardzo dużo. Bardzo to było dla mnie, wiesz, trudne to wszystko. I finalnie skończyło się tak, jak się skończyło, no i... Ale wszystko było podejrzane, ale to w 12 sekund, że ty nie wstałeś po tym uderzeniu Wardęgi, ja obejrzałem to mnóstwo razy na powtórkach, naprawdę dało mi do myślenia, że... Seba podszedł do tego tak, że dużo osób tego nie zrozumiało. Ale ja dziękuję również tym, którzy nas nie wierzą. Ty lisie, ty. Pomidor. A dlatego tak to przemyślałem, ponieważ ostatnio dostałem leak, że ty chciałbyś jednak jeszcze gdzieś zawalczyć. Nie wiem, czy to prawda, ale taką dostałem informację, że chciałbyś jeszcze gdzieś zawalczyć i to z jedną z osób, które raczej byś pokonał, taką dostałem informację. I sobie pomyślałem, dobra, teraz on chce po prostu wejść gdzieś indziej, łatwo pokonać kogoś i pokazać i co, i teraz wam udowodniłem. Ambicjonalnie, sportowo, tak. Chciałbym pokazać, że nie jestem żadnym leszczem na liścia i potrafię to robić, bo wiem, co robiłem na sparingach. Natomiast koniec końców, stary, ja naprawdę jestem chyba zbyt wrażliwym typem na tą zabawę. Ja nie mam w sobie nawet ochoty, żeby komuś wdać w mordę. Rozumiesz? Ja nie mam w sobie takiej potencji, żeby kogoś bić. Ja miałem wyrzuty sumienia, stary, jak ja olejnikowi nos rozwaliłem w trakcie naszego sparingu, gdzie miał gość kask i mieliśmy w miarę duże rękawice.
tak? I zaczął, i zalał się krwią, stary. Ja miałem autentycznie wyrzuty sumienia. I jak odpalił się we mnie taki, wiesz, że ja zacząłem go naprawdę prać, ja musiałem się opanować, bo ja się siebie przestraszyłem, stary. Wiesz, o co chodzi? Ja nie mam w sobie czegoś takiego. Ja miałem wrażenie, ja się spotkałem, wiesz, jakby z bardzo ciekawym doświadczeniem. Na pewno dzięki Fame MMA jestem w stanie w tym momencie przeżyć... To sam. Nie, nie. Jak Lombard. Zmienić... Nie zamieniaj serca. Nie, ja jestem w stanie, jeszcze inaczej, nie jest w stanie mnie w tym momencie żadna trema przed występem jakimkolwiek publicznym zjeść. A wiesz do kiedy? Do kiedy? Póki jeszcze serce masz. Sebastian, bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Paulo Coelho.